Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, cześć, witajcie, jest oczywiście Oskar, witajcie w pierwszym odcinku z The Pride of TR na moim kanale. Jest to mój nowy kanał, więc jeżeli lubicie TR, to możecie teraz zasubskrybować ten kanał, bo co tydzień będą odcinki. Dzisiaj robimy coś naprawdę niesamowitego, mianowicie robimy challenge, na który wpadłem swoją drogą. I challenge polega na tym, że jesteśmy w tej jaskini, jesteśmy na czerwonej strefie i będziemy robili taki myk, że będziemy atakowali pierwszą napotkaną osobę. Po pierwsze nie uciekamy i po drugie atakujemy każdą osobę. Co za tym idzie, może mieć ona 20 level, przez co wyskoczy punkt i padnę, lub też może mieć 140 level i na przykład też zabije mnie na strzała i padnę, tak? Więc jest to dosyć trudne, będzie to dosyć trudne do zrobienia. Atakuje 3 osoby, to jest istotne, i atakuje je z petem. Atakuje je z petem, 69 level kruk i będę atakował z petem, więc jeżeli padnie, to po prostu idę go sobie kupić jeszcze raz i będziemy jeszcze raz grali i tak dalej, i zobaczymy jak to wyjdzie. I nie przedłużajmy, już będę sobie powoli szedł na czerwoną strefę, i po prostu kogokolwiek spotkam, tego będę atakował. No chyba, że ktoś jest awkiem, tak jak ta osoba, to nie. Dobra, moi drodzy, teraz tak, co chcę dosyć istotnego powiedzieć, to że jeżeli chcecie więcej odcinków, to możecie stawić kciuka, i możemy iść do taki deal, bo to jest generalnie dosyć ryzykowne dla mnie, że każde 20 łapy w górę to będzie jedna dodatkowa osoba atakowana w przyszłym odcinku. Czyli póki co są 3, jeżeli będzie na przykład 40 łapek, to będzie 5. Myślę, że to jest całkiem spoko opcja. No a my teraz szukamy jakiejś osoby, już nie przedłużając. Kogoś zaatakowałem. No dobra, wszyscy uciekli. Halo. Dobra, Jezus, ile to jest ludzi. Dobra, ciebie. Dobra, jesteś pod ochroną. Ciebie. Okej, zaatakowaliśmy Ragnara. I to już widzę, że będzie pierwszy zgon, bo Ragnar ma w ogóle jakąś super postać i dobra, jestem martwy generalnie. Zrobię sobie tak. Mam ja na kulkę prawdopodobnie, więc będzie pierwszy zgon. Chyba, że coś się stanie niezwykłego i na przykład przeżyje, ale wątpię. Atakuje peta, dobra, to mi się podoba. I pet przeżył, jeżeli to przeżyje, to jest zajebiście. Więc oramy. Dobra, słuchajcie, jest całkiem spoko. W sensie pet prawdopodobnie mi padnie niestety, ale jest szansa, że ja nawet przeżyję. Dobra, nie przeżyłem niestety, ale może pet nie, pet nie zabije, dobra. Może pet ucieknie. Pet ucieknie, dobra, pet uciekł, więc właśnie na tym będzie polegał ten challenge. Będę po prostu padał jak debil i tracił hajs specjalnie dla was. Więc pozdrawiamy Ragnara, mam nadzieję, że się nie obrazi, że go zaatakowaliśmy. W sumie nie ma o co, bo nas zabił. Jezus, pet uciekł, jak fajnie, zobaczcie. Dobra, oczywiście Ragnarowi potem napiszę, że nagrywam odcinek, i to była pierwsza osoba, którą zaatakowaliśmy. Jest to kompletnie bezsensowne, robię z siebie debila, nie musicie mi tego pisać. Ale stwierdziłem, że jest to... oddalę trochę mikrofon. Że jest to całkiem ciekawe w sumie, takie coś, taki schemat, który on miał level 112, dobra. Okej, moi drodzy, mała zmiana planów. Jesteśmy teraz na magu ognia, ponieważ na barbarzyńcy mam blokadę, ponieważ padłem jak szmata. Więc jesteśmy teraz na magu i szukamy znowu graczy. Tutaj mam level 57, jakby ktoś pytał, i mam kruka na 42, więc straty będą równie duże. I nawet łatwiej, żeby coś tutaj padło, więc zobaczymy. Jeszcze dwie osoby musimy zaatakować. No i tutaj gości stoi na biały niestety, ale idzie. Dawaj go. Dobra, nie zaatakowałem, ale na Cilla jest, dobra, atakujemy na Cillę. I na Cilla mam motyla. O Jezu, jak ja mam tutaj, co ja mam za umki, to nie, ja robiłem, o Boże święty, dobra, GG. O Jezu, GG, nie byłem przygotowany nawet. Dobra, koniec, nie? Ale chyba na Cilla, dobra, a Cilla nie awszy. No, dzień dobry. Przywitamy się. Dobra, nie uciekamy, ale generalnie, no już widzę, co się tu stanie. Chociaż w sumie bije nawet dużo. Ale on ma motylka, to w ogóle jest nie fair, dobra. Będziemy chciał mi łuka zwalnąć, jak sądzicie? Nie, no chyba nie. Dobra, dzwonek zadzwonił, może motyl nie padnie chociaż, ale spróbuję jeszcze ją zabić. Motyl atakuje motyla. Kruk atakuje motyla, co ja gadam? Super. No i niestety padłem, bo kliknąłem za późno zegar, brawo la bomba. Ale może motyl ucieknie, chociaż nie wierzę w to. Bo bym musiał teraz dwie tury jeszcze się ustać, więc raczej nie ucieknie, chyba że mi go oszczędzi, ale wątpię, bo ja byłem atakującym. No i zobaczymy, ale wątpię, więc prawdopodobnie jest pierwszy zgon. O, dobra, przeżył. Dobra, słuchajcie, mam dużego farta. To mi się podoba, nic nie ginie. Wiem, że wy na to czekacie, póki co straciłem trochę złota tylko, ale na szczęście pety żyją. Na Silla pozdrawiamy serdecznie. Ja lecę zaraz atakować kolejne osoby. Jeszcze jedna, ogniemy teraz na barbę. Spróbujemy kogoś zaatakować, może pójdziemy w inne miejsce, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy teraz w jaskini krzyżaka i tutaj może być całkiem ciekawie, ponieważ są niższe levele. No i lecimy, atakujemy pierwszą napotkaną osobę, zobaczymy co tu będzie. Zobaczymy kto tu będzie, zobaczymy co tu będzie. Póki co dwa zgony, ale bez petów, na szczęście. Co jest chyba najbardziej drogocenne w śmierci, więc nie jest źle. Dobra, biegamy pod krzyżem, tam ktoś był na białym. Co trochę pobiega, może kogoś spotkamy, albo na zamek można też iść, a na zamku to jest gwarantowany pump, nie?
O, tam 20 level XP. No może się nie pojawi. Jak sądzicie? No, możemy spróbować. Możemy spróbować. Może się nie pojawi pump. Dobrze by było. Jakaś czacha tu biegnie, patrzcie. Idziemy po czachę. Walimy czachę normalnie. Kto to był? Wracaj tu, nie biegnij. Złapiemy go, spokojnie. On idzie chyba robić sobie zlecko na kasę, więc złapiemy go na tyłach zamku, na pewno. I lecimy po niego. Ja go widziałem, ja chcę go zaatakować. Nie wiem, kto to jest. Jakiś Talibes. No to Talibes. 140 level, Boże, przepraszam. Ale zgon będzie. Talibesa atakujemy. Goście, mam mnie. Ma epika. Dobra, lecimy. Pewnie pytasz mnie, po co się tutaj zebraliśmy. To było smutne. To było smutne, no ale challenge to challenge. Ała. Krug, uciekaj, mordo. Krug, ja żartowałem, nie walcz z nim. Kazałem ci uciec, Krugu, please. Czy Krug ucieknie? Nie, niemożliwe, żeby uciekł. No i Krug spadł. Niestety, moi drodzy, takie straty ten odcinek. Jestem głupi, że to robię, bo mam biedną postać. Generalnie biję ten barbą, nie? Ten barbo jest straszny, jest ASK generalnie. Cóż mogę powiedzieć? Jeżeli chcecie więcej tych challenge, to tak jak mówię, dajcie znać, będzie spoko. Ora ktoś? Nie ora, zaraz mu odpiszemy. Moi drodzy, dzięki za uwagę, ja byłem Oskar, mam nadzieję, że się podobało, łapka w górę, sub, jeszcze raz tylko poproszę, żeby nie żebrać, a to jest początek kanału, wiecie jak to działa, dawajcie znać w komentarzach co myślicie, papa, siema, Instagram też możecie palać, yo!